Pan prezes Antoni Tomaszewski z klubu Equita Warszawa, a dosiada klaczy trójka. A pani Tomaszewski właśnie na tej klaczy reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata i jest też wytypowany na tegoroczne Mistrzostwa Europy, które niebawem odbędą się w Madrycie. Przygotowuje się 22 numer startowy Roberto. Marka Wacławika na roletko. A na torze jest ponownie Jarosław Skrzyczyński, tym razem na swojej klaczy numer 1, klaczy Quintera. To właśnie na nim zajął ostatnie czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski, a przed rokiem zdobył brązowy medal. A kilka miesięcy w zeszłym roku wygrał jeden z konkursów na CSIO w Rotterdamie. Quintera Holden Polski, raz i klacz córka Ogiera Kana. Na tej klaczy właśnie też bywa, czy złoty medal halowego Pucharu Polski. Przygotowuje się 24 numer startowy Turbut Cicero. Thank you.
czeka. Siedem dziesiątkami. Prawdzie.
Radek. A na torze po raz drugi Dawid Rakoczy. Tym razem na ogierze, który się nazywa Rotmistrz. Dawid Rakoczy, jak już wspominałem, były rotmistrz, były przewodniczący młodzieżowy z tej kategorii wiekowej. Obecnie czołówka krajowa w szkole. Rotmistrz, podobnie jak poprzedni koń, mierzysko, z którego dosiadał, to należy do pana Jerzego Cymry. Rotmistrz został wyhodowany w Niemczech, więc po obierze Ramirado. Przygotowuje się ostatnia para pierwszego nawrotu. Rivera i Bogusław Wroski. Uwaga zawodnicy, dwa komunikaty. Pierwszy taki, że drugi nawrót odbędzie się na prawie tym samym parkurze, nie będzie tylko przeszkody pierwszej i ostatniej. W związku z tym, przepraszam, pierwszej i drugiej przeszkody nie będzie. W związku z tym nie jest przewidziane oglądanie. Po krótkim przedstawieniu celowników i innych zabiegach niezbędnych dla gospodarza toru rozpoczniemy drugi nawrót. To powinno trwać nie dłużej niż 5 minut. A kto będzie startował w drugim nawrocie? No, pokażę się na chwilę. Bezbędny przebieg, dziewiąty już, to był Dawid Rakoczy na Rotmistrzu. I ostatnia para pierwszego nawrotu. To Bogusław Wroski, którego już oglądaliśmy na Iridionie L. Na tamtym koniu się nie powiodło, teraz kiedyś na koronę bierze Rivera L. Właśnie na tym koniu podniósł te sukcesy, o których mówiłem na nawrotach memoriałowych. Tutaj na tym podrobie kilka miesięcy temu. Rivera L, oldenburskiej rasy, to Rafa L. Karne, ale bardzo czasu nie przekroczę, więc 4 punkty karne. Proszę Państwa, teraz 5 minut dla gospodarza, 4 punkty karne. W pierwszym nawrocie będziemy mieli przemieszanych zawodników, zarówno tych, którzy mieli jeden błąd w pierwszym nawrocie, jak i tych, którzy mieli bezbłędne przebiegi. Ja będę Państwu oczywiście informował, kto ma jaki wynik dotychczas.
Grebi, jak już wspominałem, to pani holenderskiej hodowli o doskonałym pochodzeniu, synowie Kikam, a ten z kolei jest po powierze Kikam de Ravel. Agnetka jest po powierze Hardley. Bezwzględnie w drugim nawrocie, a więc łącznie 4 punkty karne, a czas drugiego nawrotu 53 sekundy i 71 setnych. Ten czas drugiego nawrotu jest istotny, bo w przypadku równej liczby punktów karnych właśnie on będzie decydował o miejscach. Na to, że jest Jarosław Skrzyczyński, ten zawodnik dwa konie wprowadził do drugiego nawrotu, najpierw wystartuje na ogierzonym burskim Baluzino. Mówiłem, Jarosław Skrzyczyński to prowadzony realista zeszłoroczny mistrzostw Polski i aktualny halowy mistrz Polski. W pierwszym nawrocie na Baluzino przyjechał bez punktów karnych. Przygotowuje się trzeci numer startowy, Wiktor. Bezwzględnie w drugim nawrocie, bezwzględnie w pierwszym, czyli łącznie 0 punktów karnych, a czas drugiego nawrotu 46-78 i tym wynikiem Jarosław Skrzyczyński obejmuje prowadzenie w konkursie. Na to, że jest już aktualny mistrz Polski, Mściwoj Kieceń na koniu Wiktor. Przygotowuje się czwarty numer startowy, Jonisko. Mściwoj Kieceń na Wiktorze. Pierwszy nawrót także pokonał bezwzględnie, podobnie jak Jarosław Skrzyczyński. Także bezwzględnie, proszę.
troszkę wolniej, 47-28, a więc to jest w tym momencie drugi wynik w konkursie. Czyli do pobicia jest czas 46-78 Jarosława Strzyczyńskiego. Na to, że jest już Dawid Rakoczy na Wałachu Jolisko, to pana miała jeden błąd pierwszy na rozdział, więc 4 punkty karne. Przygotuje się piątkę, to jest startowy Kaplicja. Cztery punkty karne w pierwszym nawrocie, 4 w drugim, łącznie 8, a czas drugiego nawrotu 45 sekund i 1/10. To wynik Dawida Rakoczego na Julisko. Na to, że jest już Jarosław Koziarowski, reprezentant kategorii młodzieżowej oraz klubu LKS Kraków z Koszulicem na Oldenburskiej klasie Kaplicja. W pierwszym nawrocie 4 punkty karne, ta para miała. Przygotuje się szósty numer startowy Cassius PG. Cztery punkty karne jak w drugim nawrocie, 4 w pierwszym, łącznie 8 punktów karnych, a czas drugiego nawrotu 49,2. To wynik Jarosława Koziarowskiego na Kaplicy. A więc prowadzi w konkursie Jarosław Skrzyczyński na polu z Lino, przed myśliwym pieconiem na Wiktorze. Obaj mają 0 punktów karnych po dwóch nawrotach, a Jarosław Skrzyczyński w pierwszym czasie 46,78. Teraz Wojciech Galkę na koniu Cassius PG. Zawodnik ten w pierwszym nawrocie przejechał na 0. Przygotowuje się siódmy numer startowy Egor. Jak już mówiłem, Wojciech Galkę to aktualny wicemistrz Polski w kategorii młodzieżowej. Niedawno na zawodach CSI w Poznaniu. Na innym koniu z punktem nr 1 pojedzie pan tam wygrał Grand Prix na takich
bardzo dobry czas, ale o parę dziesiątych wolniejszy od Jarosława Krzyszyńskiego, ale Wojciech Dorka na Kasiusie BG jest w tej chwili na drugim miejscu. Wynikiem 0 punktów na obrotach. Przypomnę wszystkim zawodnikom, że do dekoracji zapraszamy wszystkich uczestników. Dla wszystkich są flowki i pominki. Także do dekoracji zaprosimy wszystkich uczestników obu nawrotów. Na to, że jest już Aleksandra Dąbkowska na egoiście, tak się nazywa ten koń, ta pierwszy nawrót pokonała bez punktów karnych. Przygotowuje się 8 numer startowy Lady Kracher. Czas drugiego nawrotu 55,08. Co daje w tym momencie czwarte miejsce w konkursie. Na to, że jest już Michał Tyszko na opierze hanowerskim Lady Kracher. Ta para miała jeden błąd w pierwszym nawrocie. Przygotowuje się 9 numer startowy Marcepan. Cztery punkty karne w drugim nawrocie, cztery w pierwszym, łącznie 8. A czas 45,76, czyli najlepszy w drugim nawrocie, no ale niestety 8 punktów karnych. A teraz starszy kapral Krzysztof Mazur, reprezentant CWKS Legia Warszawa oraz szwadronu kawalerii Wojska Polskiego dowództwa garnizonu Warszawa. Zawodnik, który pierwszy nawrót przejechał na koniu marcepan na 0. Przygotowuje się 10 numer startowy Rivera L. Thank you.
4 punkty karne w drugim nawrocie w czasie 54-38. Jest to końcowy wynik Krzysztofa Mazura na marcepanie. A na torze jest już Bogusz Dąbrowski na obierze Rivera L. 4 punkty karne ma ta para z pierwszego nawrotu. Przygotowuje się 11 numer startowy z Kaja. Bezbłędnie w drugim nawrocie, ale w pierwszym był jeden błąd, co więc łąd, czyli 4 punkty karne, a czas 44-67. No i to jest najwyższy czas drugiego nawrotu w tym momencie. Krzysztof Rędka, aktualnie wicemistrz Polski juniorów, reprezentujący Stowarzyszenie Warszawskiej Grupy Dzieckiej, startuje na raczy z Kaja. Ta para miała jeden błąd w pierwszym nawrocie. Przygotowuje się 12 numer startowy The Neighbor. Cztery punkty karne pierwszym, drugi nawrocie, 4 pierwszym łącznie 8, a czas drugiego nawrotu 50,77. To był Krzysztof Rędka na raczy z Kaja. A teraz Łukasz Jelczyk z klubu SK Jotko Czerni na konia The Neighbor. Ta para nie miała punktu karnych w pierwszym nawrocie. Przygotowuje się 13 numer startowy trojka.
Bezbłędnie w drugim nawrocie, czas 47:34. Daje to czwarte miejsce w konkursie w tym momencie. To Łukasz Jończyk na koniu The Neighbor. Antoni Tomaszewski, najlepszy trójka, para, która pokonała pierwszy nawrót tego konkursu bez punktów karnych. Przygotowuje się 14 numer startowy Turbut Cicero. Bezbłędnie w drugim nawrocie. Proszę Państwa, 44,02 przy bezbłędnych obu nawrotach daje prowadzenie w konkursie. Antoni Tomaszewski na projekcie. A sygnał do startu zgłosił już Grzegorz Kubiak, który startować będzie na ogierze Turbut Cicero. A para miała 4 punkty karne w pierwszym nawrocie. Przygotowuje się przedostatnia para konkursu Rotmistrz. Drakoczy na Rotmistrzu to para, która pierwszy nawrót pokonała bezbłędnie, więc ma szansę na zwycięstwo. Przedostatnia para konkursu, przygotowuje się ostatnia Quintera. Bardzo dobry czas, 44,71, co prawda nie tak dobry jak Antoniego Tomaszewskiego na trójce, ale niestety zrzutka, czyli łącznie 4 punkty każde po dwóch nawrotach.
I na torze ostatnia para tego konkursu, Jarosław Skrzyczyński na klaczy Quintera. Jarosław Skrzyczyński na panu Zino prowadził jakiś czas. Odebra mu prowadzenie Antoni Tomaszewski. Teraz szansa, aby to prowadzenie odzyskać. Przypomnę, zapraszamy do dekoracji, którą będzie się teraz po przyjeździe wszystkich uczestników tego konkursu. Wyniki konkursu. Zapraszamy do dekoracji, która będzie się przed trybuną główną wszystkich uczestników konkursu. Bardzo prosimy o rozpatrzenie stoiki honorowej dla komisji. Honorowy sędziowski? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesiąty. Ja się nawet nie wiem, czy będzie dziesiąty. Zobaczmy, nie wywiadę. Proszę Państwa, zgodnie z celem miała całej Światowej Federacji Jeździeckiej Komisja Sędziowska przyjmie FLO zarówno zwycięzcą konią, jak również pozostałym. A więc teraz dekorowany jest zwycięzca Jarosław Skrzyżyński na klaczy Quintera, a dekoruje Krzysztof Jeńsko, przewodniczący Komisji Sędziowskiej. Drugie miejsce, Antoni Tomaszewski na klaczy Trojka, pani Winia Fomentowska dekoruje. Jarosław Skrzyczyński powinien też dostać drugie złoto za trzecie miejsce na panu Zino. Czwarte miejsce, Wojciech Dalkę na panią Cassius PG. Piąte, dekorowane w tej chwili właściwej decyzji na Wiktorze. Szóste, Łukasz Jończyk na panią Teneber. Proszę Państwa, prosimy teraz o wręczenie pierwszych trzech nagród. Pierwsza nagroda wręczy prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan pułkownik w stanie spoczynku Stanisław Oleksiak wraz z dowódcą garnizonu Warszawa, panem generałem brygady Wiesławem Grudzińskim, oraz prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego, panem Marcinem Szczypiorskim. Za
zastępca dowódcy garnizonu Warszawa, pan pułkownik Andrzej Śmietana oraz mistrz olimpijski pan Jan Kowalczyk. Trzecie miejsce. Znowu zawodnik, który też zdobył pierwsze miejsce. Jarosław Krzyczyński, tylko na drugie kolejna wada z Zina, więc ten jeździec będzie tutaj szczególnie obdarowany. Proszę Państwa, wspominałem i zapraszaliśmy wszystkich uczestników do wyjazdu. Floriusz to będzie zatrzymali, ale jeszcze są tutaj upominki przygotowane przez Związek, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i prezes Marcin Szczygorski informuje, że te upominki są tutaj do odebrania. Już potem na piechotę zapraszamy, bo on trudno będzie z drodze honorową wykonywać. Nie no, przesadę. Ja nie jestem. Dekoracje konkursu po Memoriał Armii Krajowej zakończone. Poprosimy zawodników o ukłon i zwycięzcę o poprowadzenie tradycyjnej rundy honorowej, a Państwa obrawa. Proszę Państwa, Jarosław Krzyczyński, zwycięzca, zdobyca.
Wojciech Nalker, Szymon Kietowicz, Łukasz Jończyk, Aleksandra Damkowska, Paweł Dąbrowski, Dawid Lakoszek, Marek Łacławiej, Krzysztof Mazur, Michał Dyszko, Jarosław Kozielowski, Krzysztof Rybka, Grzegorz Kubiak i Dawid Kubiak. Z 1920 roku i dwóch bolszewików, którzy będą usiłowali odebrać mu pełnię, który właśnie przewoził. Prosimy bliżej Pierwony Góry. Proszę sobie wyobrazić, że dzieje się na stepach Ukrainy, że jeźdźcy cały czas poruszają się po prostu. Szkolerzy z pierwszego punktu szkolerzerów, marzący wiosną 1920 roku z Legutkiem, spotyka dwóch przeciwników z pierwszej armii konnej z siebie na budynek. Stary. Mów to za głów, widzisz koleżera, usiłuje mnie dogonić. Jak widać, koleżer uzbrojony jest w lance, a obydwaj kozacy uzbrojeni są w szable. Koleżer wykonuje różne manewry lancą, broniące się przeciwko kozakom. To była obrona łące głowy kroz, która zabezpieczała koleżera przed zbliżeniem się dwóch przeciwników do niego. Puszcza atak lewy kozak, szkolerzer broni się pchnięciem tylcem w tył i broni się uderzeniem tylcem do tyłu przed atakującym z drugiej strony kozakiem. Albo na młodzień głowy kran zabezpiecza szkolerzera przed atakiem dwóch przeciwników. Kozacy zaczynają krążyć wokół szkolerzera, który broni się robiąc zasłonę młodzień i uniemożliwia kozakom zbliżenie się do niego i podjeżdża do jednego z kozaków i trafia go na to. Teraz już ma przewagę, bo on sobie tylko jednego przeciwnika ukryje tylko szablę. Atakuje go z jego prawej strony, ale szabla kozacka zbija lans. I szkolerzer atakuje przeciwnika teraz z jego lewej strony, gdzie szabla nie jest nie taka skuteczna i również go trafi. Tak, proszę Państwa, mogły wyglądać walki wiosną i latem 20 roku na stepach Ukrainy. Dziękujemy kolegom reprezentującym pierwszy punkt szkolerzerów jest pan Kruszewskiego, którzy pokazali nam tą właśnie ciekawą inscenizację.